witam wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku Kwadratowego Strumyka. Dzisiaj razem ze mną Niezapominajka. Hello, cześć. Noc się robi, boję się, a ta noc jest mi potrzebna. Dobra, już wam mówię, na czym będzie polegało dzisiejsze wyzwanie. Tylko niech mi ktoś przy mnie tarczę robiło. Czekaj, tarcza to chyba było coś w stylu... Z żelaza chyba i takie? Z drewna? Takie? Nie. Nie wiem jakie, bo nie widzę jeszcze. Już tu patrzę. O, dobra, mam. Mam, dziękuję bardzo. Bierzemy szybko jedzenie, bo noc się robi. Gdzieś tu miałam w piecu takie przygotowane... O, dobra, niech będzie to. To sobie biorę. I dzisiejszym moim zadaniem, gdy już na dwór, jest zemsta, moi drodzy. Krwawa zemsta. Zresztą tego, że nie mogę patrzeć na zeszyt, Grzegorz wam powie, na czym będzie dokładnie zemsta polegać. Mam na to 3 noce. Ta jest pierwsza. Nie będzie potrzebny stoper. Nie jest potrzebny stoper, także spoko. No i będę się mścić za wszystkie moje krzywdy na tych złych stworzeniach. I tutaj dokładne wytyczne, co muszę zrobić. Słuchamy. Tak. Przekazuję głos do studia, tak? Do tak. Mnie. Więc zadanie będzie polegało na zabiciu potworów i zebraniu od nich 7 zgniłych mięs, 6 oczu pająków, 5 prochów, 4 kości, 3 kule szlamu, 2 patyki, znaczy różdżki od wiedźm. Albo te, butelki. Albo butelki i 1 perłę kresu. Wiedźmy mają gwiazdkę. Tak, wiedźmy mają gwiazdkę, chyba że się będą bały. Tak, jeśli stchórzą i się nie pojawią, no to nie muszę się nimi przejmować, nie? No, także mam już 2 kości. Zastanawiam się, no z niektórymi rzeczami na pewno będzie prościej, z niektórymi będzie problem, ale mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda. Także, na pewno. No. A idzie zombie. No właśnie, płyną w takim tempie trochę ten. Dobra, muszę też kontrolować, jak mi się coś uda tutaj zdobyć, to... Z tyłu to jest... Zombie tylko w... Slajmiątko. No właśnie, widzę. Specjalnie tutaj się... O, creeper. Tutaj... No, ale dropnij coś, dziękuję. Przyszłam w tą stronę, bo tutaj są bagna, nie? No, no. Na szlam. Przyszłam tu na szlam. O, cześć. Jakkolwiek to głupio nie brzmi. Ja bym szukał tych czarnych. Edermanów? No. Ja wolę właśnie zostawić na późniejsze fazy nocne. A, przecież to tak nie działa! Jaki głupek. Chociaż nie, chyba tarcza miała w 100% chronić od wybuchu, mi się wydaje. No. A można umierać? Nie można umierać, nie można umierać. Nigdy w sumie... Nie wiem, czy kiedyś będzie wyzwanie, w którym mogę umierać tak naprawdę. Także no, mam już coś wszystko? Raczej nie. Sobie dam to, tego nie potrzebuję raczej. Będę mieć więcej miejsca na itemy. O, tak sobie zrobię. No, nie oświetlam, no bo... Nie ma takiej potrzeby. O, nowy subskrybent właśnie. Uuu. Butelka 1001. Jej, dzięki. Słyszę krowy. No, ciężko mi powiedzieć, czy to wyzwanie będzie proste do zrobienia, czy trudne. Nie robiłam tego nigdy wcześniej, żeby tak liczyć dokładnie, ile mi wypada, w ile nocy. Jedyne wyzwanie w podobnym stylu, które robiłam, to było zabijanie Endermanów. No ale to, jak mi poszło, to już wam nie będę spoilerować. Dobra. Chyba z Endermanami tak będzie chyba najwięcej problemów. No ale dlatego perła jest tylko jedna. Tak się starałam ustawić jakby, że najwięcej jest tych rzeczy, co są najprostsze do zdobycia, a najmniej, moim zdaniem, co najtrudniejsze. Uh-huh. Dlatego jakby na końcu są wiedźmy i Endermany, nie? Tak mi się wydawało, że zombie, no to wiadomo, to jakaś tam wielka trudność nie jest. No. O, widzę wielkiego! Tak, idziemy tam tylko. Zielonego. Wielkiego, zielonego. No chyba kpisz. Ja ci, mi cię nie żal. Biedny kostek. Już go nie ma. 4 kości miały być? Tak, 4 kości. To proszę zaznaczyć wielkim różowym fajkiem. Czekaj, nie mam. A, Grzegorz! Slime mnie tutaj, ataken. Musiałem pójść po różowy. Zdychen! Wow! T-
to jest właśnie przykład, jak Grzegorz się nie odzywa, tak? Cztery kości. No to mi tam od ptaszej. Tak. Słodkie slajmiątka, no. 9 slime woli już mam, także... O, to wystarczyłyby 3. Who's the boss? O, to się przydadzą do mechanizmów. Do czego? Same slajmy tu widzę. Bałam się, że będzie mało slajmów, a tu... No to sobie jeszcze, póki masz. No póki masz, ja tutaj, wiesz, no zaraz będzie dzień. Jak ja chcę, żeby była noc, to ona trwa krócej niż ten. Ja sobie coś zjem. No i gdzie są te wszystkie wstrętne rzeczy? W ogóle nie widziałam wiedźmy. Nie widziałam Endermana. Jakieś porady taktyczne od siostry? Nie wiem, gdzie można spotkać Endermanów. W sumie chyba najłatwiej byłoby też na pustyni, bo tam po prostu nie ma nic. No ja często lubię albo na takich łąkach walczyć, albo na pustyniach, no. Ale najwyżej na drugą noc pójdę, chociaż tu chyba nie mam pustyni. Czekajcie, czy on mnie zrani? Chyba nie umrę, nie? No. Tylko nie wiem, czy on tak pudru nie dropnie chyba, nie? Bo... Pudru? No nie, proszku. Pudru. A, utknęłam, utknęłam! Czaki! Boże, a ile mi się rozmazuje? Popłakałam się! Tam jabłko spadło. Ojej. O, tam chyba jest puder. Znaczy ten. Puder. Dajcie żyć! No, ja tutaj nie mam teraz czasu, żeby myśleć o poprawnym słownictwie. Może chciałaś powiedzieć powder? No właśnie, pewnie chciałam powiedzieć powder. Boję się. Wezmę sobie jabłko. Dobra, co mam tutaj? Nie mam żadnego powdera. No musisz je zabijać, zanim wybuchną. Wiem. No to... Duża szansa na Endermany to obok piasku i wody. Szansa to 70%. Tu jest dużo wody. Boże. Teraz się popłaczę. Nie, jeszcze pójdę. Nie, nie wybuchaj, dziadzie. Nie, ale serio, mam poważny problem. Kurde. O, pająk. Marłaś? Nie, ale mnie tak oko boli. Ja nic nie widzę już na to oko, nie wiem czemu. Może przerwa techniczna. Daj mi chustkę. Chyba będę żyć. No to dobrze. Ale mam, cały makijaż mi się roz... na tym oku. Oj. Ale no trudno by to wyglądać jak kupa, ale... No i tam nie jest źle. Ale Boże, prawie już... tego nie widać. Uh-huh. Ja już nic nie widziałam na to oko. Dalej mnie boli, nie wiem co się stało. Nie malowałam się niczym nowym ani nic. No sorry za przerwę, ale po prostu to było straszne. Mi się wydaje, że mi naczynko w oku pękło w sumie. Tak oj. Patrzyłam, to tak wygląda dziwnie. Dobra, wracamy. Dobrze. Dziękuję. Wszyscy tulą. Co tu się działo, jak mnie nie było? Panika. O Boże. Okej, okay, dobrze, że tu byłaś. Chyba. Tak. Starałam się opanować panik. Dziękuję. Dobra, to wracamy. Wracamy po przerwie technicznej z moim okiem trochę lepiej. Mam nadzieję, że nie będzie... Gdzie ten pająk? Dobra, no muszę... Nie mam żadnego tego... pudru. Ten pająk biednej Mary jadł do oka wstrzyknął. O Boże! Nie bądźcie tacy brutalni. Dobra, skoro już mam slajmy, to w sumie mogę się pokierować może w stronę tych... gór? Albo jakichś większych otwartych przestrzeni. No, ale na przykład na szczycie góry tam są takie płaskie jakby... No bo tutaj wszędzie jest las, uh-huh. Prawdę mówiąc. No tak. Tak naprawdę... O, czekaj, tu chyba creeper jest? No, creeper, już nie wiem. Liany creeper, lian. Dobra, ty zginiesz, tak jak przystało na creepera. Bez wybuchania, spokojnie. Dobra, jest jeden. Ile mam tych pudrów mieć? Pięć. Pięć pudrów. A ile masz? Jeden. No. A, jest drugi. No widzę właśnie. Tak jakby go atakuje. A, nie mam się gdzie... O, dobra. Mam... Trzy, dobra, tam są... Noc się kończy pierwsza, moi drodzy. No, ja muszę coś zjeść, stary.
Ty się zaraz zaczniesz fajczyć i tyle z tego będę miała. Dobra. Aha, fajnie, fajnie się macie. Okej. Okay. Au. Nie, dalej mi to kołzawi, nie wiem co się dzieje. Załóż czarną okulary. Będzie się tak miło oglądać, nie? No. Dobra. Są slajmy, ale już ten, nie wiem, jak bilans tej nocy. Wow, czekajcie, jeszcze mamy pająka. I tam widzę coś jeszcze złego się skrada. No, co wy odpierniczacie? Halo, spokój. Nie! Piękne to było. Weź kość mi daj przy okazji, jak i tak już się palisz. Chyba nie dał kości. A nie, kości już mam, tak? Czego? No, kości już masz. Tak? Czy mógłby ktoś podsumować, czego mi brakuje? Dobra, a pokażę, co masz. Ja sobie nie zapisałam, przepraszam. Masz? Wiem, że Endermana ci brakuje. Czekaj, jeszcze tutaj mogę wykończyć tego. No, Endermana to wiedźmy nie widziałam, ale... No. No co? Gdzie? Co za zes, no. No gień. Dobra, 21 kulek. 21 kulek. no to mam zaliczone chyba, slajmy i tak, kości. Tak. Pudry mam 3. Ma być 5. Mięs mam 5, to ma być 7. No i nie mam nic innego. Oczu pająka potrzebujesz? 4? 6? Aha. 3 par? 3 par. może ktoś tu jeszcze został, jakiś pająk? Rozejrzę się. No, pająki mogłyby zostać. Minęła no. 1/3 czasu. Pozbieram ten diet, może mi się przyda. No, czasem zaczyna mi brakować. Haha. Najważniejsze to umieć żartować z siebie. Dobra. Jest tu coś jeszcze interesującego? Co tam na czatach słychać uroczego? Jakieś timeouty widzę. I to aż 3 dla jednej osoby. Ojej. No pewnie reszta moderacji się stara, bo wie, że ty nie możesz dawać timeoutu, bo tak mocno musisz trzymać kciuki. No, właśnie. Więc tak jakby masz ograniczone... O! Idź do ciemnych lasów. No idę właśnie do lasu. Ale tak jakby generalnie chodzi... Żeby głównie polem walki tutaj była noc, dlatego nie będę chodzić po żadnych jaskiniach ani nic takiego. Jeśli coś się nawinie, no to oczywiście. Na przykład no nie będę teraz tutaj włazić i szukać. O, patrzcie, a tyle szukałam jakiejś innej dziury w ziemi. Sobie odfajkuj. Odfajkowam. Czekaj, jeszcze z tej strony. Drugi pas startowy. Powinnam dać radę. A czekaj, gdzie jest mój dom? Ja chyba coś źle ten... Źle chyba ten... Chyba źle trafiłam, no. Ten chyba źle. Aha. Nie, bo... Mi się wydaje, że mój dom tu bardziej jakoś tutaj jest przejście? Coś takiego, nie? Dobra, na razie jest dzień, mam trochę luzu. chyba muszę tędy przejść, mi się wydaje. Dobra, to czego mi brakuje? Oka? Wiedźmów? Jeszcze jednego mięsa chyba? Nie, jednego mięsa, no racja. Pająków? No. I creeperków. Chyba tyle. Dobra, mam nadzieję, że z tą perłą się też uda. Spróbujemy znaleźć w międzyczasie jakieś urocze miejsce do zatrzymania się w nocy. Dobra, tu jest mój dom. Tak, tak. Wow, trafiłam. Słyszę dziwne, zbugowaną muzykę? To jest możliwe? Albo ode mnie, bo coś mi zaczęło jeździć za oknem. Przepraszam. Każ im przestać! Jest zamknięte, już bardziej nic nie poradzę. Dobra, ogarniemy sobie. Tu zostawię jabłko. Co my tu mamy? To mi się upiekło. To też mi się upiekło. Szukałam w międzyczasie diamentów trochę. Przez, nie wiem, pół godziny chyba, może trochę dłużej. Ale nie znalazłam. Chciałam znaleźć 2, żeby mieć diamentowy miecz, ale... No niestety się nie udało, także tych diamentów po prostu nie mam. Ale mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości uda mi się jeszcze znaleźć diamenty.
No. Pewno. Tak, tak myślisz. Jest już takie załamanie, a może na moim świecie nie ma diamentów? Może to jest świat bezdiamentowy? Niemożliwe, muszą być. Jedyny taki na świecie, świat bezdiamentowy. Okej, okay, tutaj mam, mam w sumie 15 strzał. Można by to jakoś wykorzystać. No łóżko mi nie jest za bardzo potrzebne, bo spanie, że tak powiem, nie ma za bardzo sensu. No. Nie będę sobie skracać nocy. Nie będę tego też chować na razie. Tych moich trofeów, bo chcę je widzieć. Znaczy te już zdobyte rzeczy. Możesz na creepery z łukiem. No. Na endermany to w sumie nie ma sensu. No, one się typią od razu, nie? No. Co ja miałam tu schować? Te baraniny. Nie chcę z nią chodzić i z tym też nie muszę. Niech tak będzie. Dobra. To... Jest jeden wielki diament, siedzi i robi live. Aha. O, wpadłam do wody. Myślę, że tam właśnie pójdziemy na noc, tamtą stronę. Zastanawiam się, starczy mi tyle żarcia? Nie, no chyba starczy. Jak coś tu miecz sobie mogę dorobić. Tak, posadziłam trochę kwiatków, ale to już chyba ostatnie były. Zrobiłam sobie dodatkowe łóżko, żeby nie musieć mieć tego problemu co wcześniej. Zobaczymy. Oglądasz mojego live'a, Grzegorz? To bardzo miłe. No raczej. Dobra, myślę, że... No bo tu pustynia. Była tu gdzieś pustynia? Ktoś kojarzy pustynię? Przechodziłam przez jakąś pustynię. Mi się wydaje, że akurat na live'ach nie. Aha, no to... Czyli wcale za bardzo. Jak nie na live'ach. Nie zwiedzałam tutaj poza live'ami. Spróbujemy może tutaj pójść prosto, właśnie. Myślałam, możesz że pójść... założyć dynię na głowę, jak będziesz walczyć z Endermanem. No ale to wtedy odpowiada. One nie będą się typać do mnie chyba. Więc to chyba bez sensu, nie? W sumie ja nie wiem, jak to ma działać. Chyba no bo mi się nigdy nie udało. Przez to, że masz dynię, no to jakby on nie może popatrzeć prosto na ciebie, no ale... Mhm. Ja bym chyba tu została na noc, no to jest tak... No. Na górze? No. No bo nie mam tu za bardzo otwartej przestrzeni poza tymi górami. Tu są same lasy i inne dziwne rzeczy, zarośnięte rzeczy. Także... O, jeszcze trochę czasu do nocy mamy. No bo tam dalej już widzę też są jakieś bagna. Tu jest jakaś taka łąka. No myślę, że bym tu została. Przy okazji może być side quest, rozejrzę się za lamami. Chociaż nie wiem, czy uda mi się znaleźć, ale przydałaby mi się taka lama. Bardzo bym chciała. Nie powiem, że nie. O, nie chcę jajek. Była pustynia, podobno jak płynęłaś do dżungli. No, ale to daleko. Ale, no właśnie, to może być daleko. Tam to mi się nie chce chodzić. Za daleko. By no, trzeba było wcześniej tak ogarnąć. Tak. No, to, ale to musiało być za daleko od domu, to... Ja się dobrze czuję blisko. Tam, gdzie jeszcze pamiętam, jak mam wracać. O, tu jest dużo płaskiej. No, jest jeszcze ta łąka, gdzie ten, gdzie się zrespiłaś. No, ale ona też jest całkiem sporo, mi się wydaje, chyba w tamtą właśnie. Nie wiem dokładnie. Ewentualnie można na trzecią noc się spróbować tam wybrać. No. Jak czegoś będzie brakować. Jak będę zdesperowana, to można spróbować. Iść na 0-0, ale tutaj jest sporo miejsca. Mi się wydaje, że tu jest całkiem... O, brązowa owca to była. No. To nie lama, ale... Ale brązowa owca. Ale brązowa owca. Nie, nie będę tego iść, będę iść to. To jest mniej kaloryczne. W sumie to zaraz chyba przerwa. Zaraz przerwa? No to akurat przed nocą zrobimy. Zacznie się robić ciemno, to zrobimy przerwę. Rozglądam się za pięknymi alpakami. Taki Polsat time. Ha, ha, ha. No cóż. Takie prawa świata. No. Trzeba się z tym pogodzić. Be. Łatwiej byłoby musiała zdobyć 10 baranin. No.
Tu jest jakaś jaskinia, ale to nie idę. Nie, no tu mi się wydaje, że jest właśnie tak sporo otwartej przestrzeni na tych górach. Fajny wodospad. Podoba mi się. Fajny węgiel. Sporo tu węgla. Wiem, że jestem trochę za wysoko, ale jakby gdzieś był wystający diament. Nie sądzę na tej wysokości. Też nie sądzę. W górach, ale nisko są szafiry, nie? No. Tu nie przejdę, okej. Może ja się nie zgubiła w tych górach. Kury mi się doczytały. A lama, świnie, owce. Świnie, owce, krowokwiaty. Och nie, to nie tego. O, słońce zachodzi. Błagam. Nie masz parasola? Nie. Co, też zaczął padać? Tak. O, dopiero teraz widzę. No, ale przynajmniej w deszczu się nie będą palić, jak nastąpi dzień. No. A będzie padać tak całą noc, myślisz? A Edelmany się respią w deszczu, bo... Właśnie, w deszczu one będą się tepać i ten... I będzie ciężko. No nie, nawet to weźmy ze sobą ten deszcz. Nie chcą się pokazać, ale deszcz to na mnie zsyłają. Ja znam te ich magiczne sztuczki. Ja myślę, że chyba, że zmarnujesz jedną noc i położysz się spać, wtedy deszcz minie, ale zmarnujesz noc. Nie, no to nie będę marnować. Może minie, wiesz, no może sam przestanie padać do kolejnej nocy. No. Możemy liczyć na to szczęście. Co, może tak padać kilka dni z rzędu? No może padać dłużej. O, faj. Nie, no nie mogę marnować nocy. Ja liczę, że on... Tam jest mój dom? Możesz ewentualnie pod sam koniec nocy się przespać. No, ewentualnie może. Nie wiem. Jak już się, wiesz, będzie świtać. No. O, creeper się pojawił. Pojawiają się potwory, więc... Fight. To znaczy, że czas na przerwę! Fight. Fight po przerwie, wracamy za jakieś 5 minut, coś w tym stylu. Także... Stay tuned. Halo, 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 witamy po krótkiej przerwie. Jej. Jesteśmy z powrotem. Wracamy do zabijania potworów. Tak, w deszczu. Widziałam gdzieś tu zielonego... Tak. Zielonego pana. Zielonego pana. Zielony pan byłby raczył umrzeć, ale nie w taki sposób. Spokojnie. Aha, no tak, ale dobra. Ile miałbyś tych creeperów? 5? 4? 6. 6? 5. Okej, to creepery zaliczone. O. Szukajmy... Mogę na różowo? Przepraszam pana. Tak, możesz na różowo. Ty możesz skosić na różowo, a Ania na niebiesko. Dla pewności metoda podwójnego sprawdzenia. Coś do mnie strzela, już nie potrzebuję szkieletów. Jeszcze jedno mięso z zombiaka by mi się przydało. No. Panowie, proszę z tej... A nie możecie strzelać do siebie nawzajem? Zamiast do mnie, jak się wam nudzi. Już zjadam. Chciałam, żeby się pobili. O, idealnie. O, aha, zombiak. Aha, nie wypadło mi mięso? Nie. No! Co za zombiaki? Rozglądaj się lepiej za tym czarnym. Ale w deszczu on się nie pojawi. Oni się pewnie pojawią, tylko się będą tepać, także się nie będzie dało ich zabić. Creepery wszystkie mam. Dobra, skupmy się na tym, co najprostsze. I jeszcze pająki. No, i jeszcze pająki. Dobra, mam 8 mięs zombie, więc... No odpocznie. Właśnie, nie mam jeszcze nic od pająka. Kurde, nie chcę marnować nocy. Dlaczego nie może przestać? Nie widziałam żadnej wiedźmy, no ale... Jeśli nie widziałam żadnej... Co tu jest? Śnieg?
Ale śmieszna, ściana śniegu. No bo to jest już wysoko w górach. Ania mówi, że to jest wysoko w górę. Tak, oni się nie słyszą. A to dlatego, że Grzegorz powiedział, że nie będzie się odzywał, no. O, pająk. Idę na niego. Idę do pająka. Trzymajcie kciuki, żeby dropnął oko. Tak. Dawaj, oko. Dawaj. Jak się woła pająki? Taś, taś. Cip, cip. Cip, cip. Patrz, on ma 8 oczu, mógłby jedno rzucić. No, dał jedno. Jedno. Dobra. Widzę creepery, widzę kury. Kur nie musisz zabijać? Nie. Wiemy, że są bardzo złe, ale... No. Ale kury są takie słodkie. Ojej. Nie, no ja też tak uważam. Tak ogólnie. Jakbyś znalazła kopalnię, to tam są pająki. No, ale ja nie mogę wchodzić do ciemnych przestrzeni. Tam są pająków dużo. Po polsku. Tam jest dużo pająków. To z tej egzaltacji. Tak, uczmy się nowych słów. Są trzy. Każdy da po półtora oku i akurat... Półtora. A czemu one tak mnie otaczają? One mają jakąś technikę stadnej walki? Może. Jeden padł, ale nie dał chyba oka. A to ham. Nowoczesne taktyki pająków. Pamiętasz naukę? Ja bym chciała coś zjeść, tak? Z mojego live'a. Co? Nauka była z live'a z Brothers, żeby nie ufać pająkom. Aha. Nie dał oka, no. No co za ham? No nie dał oka. Trzeba było zbierać nitki. Zastanawiałam się, zbiorę nitki czy ten. A potem pomyślałam, a w sumie chyba fajniejsze, bardziej dizynijskie są nitki. O nie, wiedźmia dołączyła do listy. To idę do niej. No idę, tylko muszę zjeść marchewkę. A tu jest jedz strasznie... mięso. Zjedz chociaż mięso. Tam był jeszcze jakiś pająk? Ale ja umrę. Dużo tu tego. Mięso jest. Zapierniczacz! Wyjdź, wyjdź. Kurde, co tu się na... Jak znowu umrę, to się zabiję. Nie umrzesz, wszyscy trzymamy kciuki. No, to po kolei zabiję. No po kolei zabiję! Niech creeper wysadzi wszystkich. Jestem jest za. Mięso. Jem mięso. Ale wiedźma mi tam została. Nie chcę tą wiedźmę. Próbować jako krążyć, ale jeszcze pająki. Gdzie ona jest? No już była raniona, tam jest. O kurde, znowu jestem głodna. Masz jakąś nie miałeś. No to jem mięso! O, masz jakąś kulę u nogi. No. Super. Zdychaj. Zdychaj. Wszyscy zdychajcie! Rozkazuję wam zdechnąć. No nie, są... Masz połamany miecz jakby. Połamany miecz? Co to znaczy? Niech to mnie zostawi! Żebyś nie zginęła. Może do wody wskoczyć. Żebyś nie zginęła, no... Fuck! Fuck! Gdzie jest moja tarcza? Co to nie są... Czemu ja nie mam tarczy? Co się dzieje? Co się dzieje? Uciekaj! Jak mam uciekać? Nie, zwiesiło mi. Ej, zwiesiło się. Znaczy, no przynajmniej u mnie. A, teraz się odwiesiło. Jak to? No jak mam żyć w takich warunkach? Boże, ale mi serce wali. Spadaj, bo ciebie nie, po prostu nie trawię twojej obecności. O, zdech. Daj oko. Tak, i padnie na dno. O tam ten. Zombie z kością chyba idzie. Masz złamany miecz, może jesteś słabsza. Może jestem słabsza, nie dał oka. No oczywiście, że nie. Po co? Zjem sobie chyba miecz, wolniej machasz tym mieczem. No ale co mam zrobić z tym złamanym mieczem? No, no wiem, no chyba się nie da tego. Umieraj. Umieraj. Ona też jest jakaś czerwona, co ona zażarła? Jak ją atakujesz, to jest czerwona. Nie, cały czas jest. No.
Nie, bo one się atakują nawzajem. O, super, zabijcie się, pokłóciły się. No. Jak te baby. Grzegorz! Ale ja mówię o dzieciach. Co to się dzieje? Praktycznie nawzajem się. Co to jest, się pytam? O, zabiła się jedna. Jak się zabiła? Ja widzę, że stoi. A nie, sorry. Zlałam się z tym. Dobra, niech się wykończą. O. Super. A tak zombie, apokalipsy. No bez jaj! Też jak nastanie dzień, to nie zniknął, bo jest też? Super. No nie zniknął. No nie zniknął. Mam problemy tutaj poważne. Ich jest za dużo. Na bagnach nie... Miecz się skończył. To co mam zrobić? Wow, 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 wow! Panie, do jasnej cholery, zostaw mnie! Cóż za emocje. Dobrze, że to się nie grywa. Co? Yes! Ty umiesz pływać?! Nie wal mieczy, tfu. Mięsem, tylko mieczem. Nie wal mięc. Ale zobacz, jak on blisko podchodzi! Ja już nie potrzebuję tego! Przecież ja zwariuję. Jak sobie jeszcze mięsko? Już mam mało mięsa. No a ty dalej. Patrzy, one są mocne. No, wiem. Bo to wiedźmy. Okej. Zombie z mięsem. Wziął mięso od kolegi i leci na ciebie. Masz jakąś kulę u nogi. Nie chcę tej kuli u nogi. O, dropnęła. Jeszcze ty. O. Dropa jakąś butelkę. Umrę? O, masz ty butelkę? Coś mnie bije. Coś mnie bije. O Jezu! Bo ona ci dała ten... Ona ten mi dała truciznę! Wzięłaś tę dropę od niej? Nie wiem. Może druga nie dropnęła. Ja chcę przestać umierać. Masz dwa flakoniki. Jak? Mam jeden flakon. Tak! Ten mały zapierdol. Nie! Błagam, nie pozwólcie mi umrzeć! Nie pozwólcie mi umrzeć! Nie chcę umrzeć! Tak schowaj się pod wodą. Wiesz co, no... Na... Wiem, że tu jest bezpiecznie. Jezu, nie błagam, no proszę, nie chcę, no! To wyjdź, bo zaraz zaczniesz się to... I to... Kurde! Co, umarłaś? Tak! No ja dopiero... Zobaczę... bo byłaś pod wodą. Utopiłam się? Tak. No, utopiłaś się. No przecież ja zejdę. Przecież tak dobrze mi szło. Niepotrzebnie pod wodą było. No pod wodą byłam, bo mnie wszystko żarło i ta wiedźma mnie zatruła. Ale jak, nawet jakby ten, jakbyś się wynurzyła, to by to zatrucie ci nie zjechało do... No wiem, ale się bałam, że coś, co jest napływa na mnie, to mnie po prostu walnie. Na szczęście. Ach, te wiedźmy. Zawsze sabotują. Musisz tam pójść po te rzeczy. Co ty, kurde, nie powiesz? Wezmę kamienie. Mam wszystko gdzieś. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Czy mi się kiedykolwiek jeszcze cokolwiek uda? Ostatni ci się na pewno uda. Co? Co mi się uda ostatnie? No wysłanie z tej serii 8. Jakie no, ostatnie? Pierwsze i ostatnie. Aha, bardzo zabawne. Nie, no ja myślałam, że serio dzisiaj mam szansę. No dobrze ci szło. No dobrze ci szło, ale właśnie ja się schowałam pod wodę, po prostu nie chciałam, żeby te potwory mnie biły, kiedy mi tak życie szybko ubywało przez te wiedźmy. Już prawie wypiłam tą wodkę Instant Health. No. Niestety potka Instant Health nie była w moim ekwipunku, tylko pusta butelka była w ekwipunku. Nie mam żarcia, ale... Wolę, dobra, żeby mi rzeczy już nie zniknęły. Tam jest żarcie. A zresztą najwyżej umrę. Teraz nie mam nic do stracenia tak naprawdę. Kamienny miecz. Będę płakać. Tylko nie mój kamienny miecz! Już ja jestem... Nie, ja nie umiem grać w Minecrafta. Ja myślałam, że jestem całkiem dobra, ale... Wychodzi na to, bardzo że... dobrze szło. Tam był koń? Tak. Jakoś inną drogą wcześniej tam szłam. Byłaś na takich górach. Będę musiała wyciszyć moje walnięcie w biurko.
Przepraszam wszystkich, zdenerwowałam się. Musiałam to odreagować, walnięcie w biurko, ponieważ nie mogłam użyć niecenzuralnego słowa. Jestem dzisiaj bardzo dumna, że go nie użyłam, ponieważ nasuwało mi się tylko jedno. No nie no, załamka. Dlaczego mnie to spotyka? Tamtą stronę? Potwory są. No w tą chyba. Myślę też jakoś tędy. Tam w wodzie, nie? Nie? No jakoś przy oceanie. No i zemsta nie wyszła. Chciałam się tego odegrać. Będziesz musiała zrobić zemstę. Pamiętajcie, morał. Zemsta najbardziej boli nas samych. Najlepiej przebaczyć. Dziękuję. No. Cieszę się, że mogłam nauczyć was czegoś mądrego przez moje własne porażki. Nie powtarzajcie moich błędów. To gdzieś tu. Nie? Te drzewo, nie? To, ale tam wodę, tu jest wodę. O, tam widać chyba. Tak, miejsce mojej śmierci. Znowu... Ten z kością. Przynajmniej slime pole. Przynajmniej będę mieć slime pole, no. Bardzo mnie to pociesza, Grzegorzu! Jedz sobie mięsko. Co ty mówisz do mnie, zjedz sobie mięsko? To jest najbardziej potrzebne. Nie zmieszczą mi się wszystkie moje rzeczy? Nie, jeszcze mam miejsce. Zdychaj. Boże, czemu mnie straszy? O matko. I ten z kością też nie ginie. Coś tu jeszcze ktoś widzi? Chyba... A nie, tu jeszcze marchewki. Nie, dobra, są. Coś jeszcze jest? Chyba nie, nie? Wydaje mi się, że... Nie, nie. Widzę tylko wodę. I dirt. No nic, moi kochani. No czasami tak bywa, że nic ci nie wychodzi 5 razy pod rząd. Ale to nie znaczy, że powinniśmy się poddawać. Tak, dokładnie. Ja na pewno wrócę znowu energią i w ogóle nie poddam się tak łatwo. No. Ja chciałabym zaznaczyć to miejsce w jakiś uroczy sposób. Dzięki. Nie. Zrobię taki... Kurde, chciałam z kobla, ale nie mam. Granitu też. Tak. Subdirto. Subdirto. Dirto słupy kiedyś służyły mi do właśnie zapamiętywania różnych rzeczy. Nie, zrobimy taki z drewna. Parasolkę, tak? Parasolkę. Dobra, zrobię parasolkę. O, przestało padać. Tak, zrobię parasolkę, żeby upamiętnić ten taki grzyb z drewna. O, o. Jak myślicie, większą, nie? No, większą. No, większą. Żeby chroniła przed deszczem. Tak, żeby wiedźmy miały się gdzie schować. Następnym razem, kiedy postanowiłam się bić. A Edermana nawet nie tknęłam. No, nie było mi widać. Nie było go w ogóle. No, no, ale mi się wydaje, że może trzeciej nocy by się udało, nie? No, przypuszczam, że tak. I tak przestało padać, więc... Tak, to wygląda jak parasolka? Tak. Ja jeszcze nie widzę końcowego efektu. O, taką oświetloną parasolkę zrobię. No, tak, dokładnie. Tak. To by można było... O, ja wiem. Nie tak. Tu zrobimy... tak. Może zrobię challenge zbuduj parasolkę. Jak widzicie, wszystko się udało. Koniecznie. Czekaj, bo ja chciałam... Jak się robiło drabinkę? Jakoś patyki muszę mieć, nie? Patyki, no i jak drabinka. Taka może litera H. No. To będzie taki tarasik widokowy. Aha, więcej potrzebuję. Moja ściana będzie najbrzydszą ścianą w historii ever. O. No. Tutaj teraz mogę wejść i wspominać. O, patrzeć tam. No, albo wiecie, co jeszcze możemy zrobić, korzystając z chwili czasu? Ja lubię robić takie pamiątki. Takie miejsca wspomnień, na przykład ramki z różnymi fajnymi rzeczami, które przypominałyby mi
o różnych fajnych przeżyciach. Z racji tego, że nie posiadam fajnych przeżyć, to upamiętnijmy te niefajne. Tam i chcę zrobić taki... Chcę zrobić pamiątkę, którą będzie widać z mojego tarasu widokowego. Jakiś X albo coś? Nie, bardziej pomyślałam o... A jakbyś zaznaczył, że utopił ktoś się w tym miejscu? RIP byś napisała? Nie, no to ty. Przecież żyję. Zrespiłam się. Nie bądźmy fatalistami. Ja, skoro umarłam gdzieś tutaj, to pomyślałam, że mogłabym... O Boże, ty to jakoś przyłożyłam do innej ręki? Nie, co mi się stało? Stój. Zrobiłabym... No, przełożyłam to. Jakiś skrót klawiszowy, o którego istnieniu nie miałam pojęcia. Ja chciałam zrobić takie... O, takie jakby... Wiesz, takie kółko i że tu niby ja byłam. No, jeszcze to, to i wracamy do domu. Będziemy podsumowywać te wspaniałe przygody. O. Ja uważam, że... No to gdzieś tu było, nie? No, gdzieś to. Gdzieś tam na dnie. Nie będę się wyżywać na niewinnych skuli. Ty nie winę, że miałam pecha. Zjedz mięso, tak. Marchewkę. Muszę zrobić sobie porządek w ekwipunku. To jest jakaś masakra. Tu zawsze miałam pochodnie. Mam kilo. Dobra. Resztę posprzątam później. No. Zasłonisz drugą ścianą. Ja już czekam na nowy sezon. O, idealnie, nie? Tak. Pięknie. Będziemy pamiętać. Tak. Jeszcze tu mogę dać te, o. Ciężko mi jakoś tutaj schodzić. Co to robi? O, noc się robi. Mam łóżko? No, miałam taki punkt łóżko. To się utopiło, no trudno. No, trudno. Biorę tylko białe. Łóżko zatonęło. Czemu białe? Obrażę mi tych brązowych, bo są rzadsze. Ja się tak boję wracać do domu. Ja myślę, że to jest nawet rozsądne podejście. Więc... O. Dobranoc. W sumie mogłaś zrobić nożyczki, bo masz tyle żelaza. Aj tam! Za późno. Przykro mi, rada ukazała się za późno. Faktycznie jest całkiem sprytna, ale... No cóż, dobra, wracamy. Chociaż lamę po drodze na pocieszenie jakieś. Ktoś widział gdzieś lamę może? Ja widziałam nie. Chyba, ale... Nie tu w pobliżu, tylko gdzieś tak w okolicach dużo dalszych. Gdzieś tam w jakichś górach była, ale tu koło domu szczerze, no nie szukałam jej. Nie chciałam jakoś sama szukać. Ale nie kojarzę, żeby mi gdzieś mignęła lama czy coś. Spróbujemy jeszcze tak. A czym się oswaja lama? Znaczy, no trzeba na niej usiąść, nie? Ale nie trzeba żadnego żarcia dawać, nie? Chyba nie. One nie są łakome. Na linkę najlepiej. No, akurat mam składniki. No, to może następnym razem poszukiwanie lam. W każdy kolor. O Jezu. Nie, raczej nie. Nie sądzę, żeby mi się to udało. Może sobie znajdę lamę po prostu tak sidequestowo. Zawał. O, widzę moją drabinkę. Będzie mi to dawała otuchę. Dobra, już idę do domu. Chciałabym oddać ten moment ozdobienia ściany, ale... Przynajmniej będziesz miała twardą psychikę. Chyba, że to tak nie działa. Cóż. No, co cię nie zabije, to cię wzmocni. No, niestety nie zawsze tak jest. Niestety są rzeczy, które nas osłabiają. Aczkolwiek cóż. Mam nadzieję, że tym razem jednak sprawdzi się powiedzenie przytoczone przez niezapominajkę. Boże, tak jakby to mnie zabiło. Ale... No tak jakby w Minecrafcie trochę. Trochę. Tak tyci.
No cóż, moi drodzy. Czy ktoś oprócz mnie robił dokładnie te wyzwania, co ja i też ma na ścianie jedną fajną rzecz i... pięć dirtów? Czy nie bardzo? Próbował ktoś może? Dobra, widzę mój dom. Lubię chodzić po drzewach. Lubię na rozrywkę. Na wolne chwile. Ups. Jak to tak cicho? Test, czytam test, czat. Test łączności. List jest ładny. Okej. Okay. No jakby nie było dirt, to takie logo Minecrafta, nie? Na pulpicie, jak chcemy włączyć Minecrafta, to mamy taki dirt straw. No. Dobra. Mam idealne zadanie dla ciebie. Zrób wszystkie rodzaje śmierci. Dzięki! Ale... jak ktoś, to nie ja! Chciałam zauważyć, że na 6 odcinków umarłam tylko w dwóch, więc tak naprawdę no. Większość nie udawała mi się z innego powodu. No. Tak naprawdę umieranie wydawało mi się dosyć mało prawdopodobne, bo ja bardzo rzadko umieram w Minecrafcie. Przez to teraz tak wychodzi. Grzegorz może potwierdzić, że ja rzadko umieram w Minecrafcie. O, patrzcie, taki jeden akurat samotny. Nie wiem, skąd się wziął w moim ekwipu. Czekał. Dobra, nie ma co przedłużać w tej pięknej chwili. Tu. No cóż, tak to się teraz prezentuje, moi kochani. To dowód na to, że to już 6 odcinek i że byliśmy razem w tych pięknych minecraftowo-dirtowych przygodach już 6 razy. Tak, za pierwszym razem wyszło super. Jeszcze jest szansa, że tu będzie dobrze, także... Oczywiście. Na pewno będzie. Tak. Na pewno będzie. No nic, myślę, że będziemy się żegnać. Może gdzieś na dworze, z ładniejszymi widokami. Może w wodzie. Śliwy. Nie lubię go za to. Dobrze. Tak, pożegnam się koło wody. Wow, jak jestem w Szczecinie, to nie widać nic. Okej, okay, mam nadzieję, że podobał się ten odcinek. Dzięki, że go oglądaliście. Jeśli macie jakieś pomysły na wyzwania, to możecie je zostawić pod świnką, tak, pod komentarzem ze świnką, pod filmem na YouTubie. Ogólnie to wyzwanie, co było dzisiaj, to w sumie fragmentarycznie, nie dokładnie w tej formie, ale się powtarzało właśnie tam. To był pomysł na przykład, żeby zdobyć tam ile jest coś od jakiegoś potwora czy coś takiego. Także troszkę tego udziału w mojej klęsce macie. nie obwiniam was, ależ skąd. No i info o kolejnym pojawi się pod filmem, w komentarzu i w formie takiego info na YouTubie jak zawsze, także jak będę wiedzieć, to dam znać, proszę nie pytajcie kiedy następny. Na pewno nie za tydzień, to od razu mogę wam powiedzieć. Może za dwa. Zobaczymy. Informacja na pewno się pojawi. Dziękuję oczywiście niezapominajce, która mi to wyszyła. Ja bardzo za zaproszenie i przepraszam, że nie przyniosłam szczęścia. Nie, to nie twoja wina. W sumie tu patrzę, brakło mi trzech rzeczy, nie? Kilku no. Oczu pająków. Nie, te wiedźmy miałam. A, wiedźmy miałam. No. No to dwóch rzeczy. Jednej perły i kilku oczu. No. Mogło pójść dobrze. Gdyby mnie nie zatruło tak strasznie, gdybym... mnie nie atakowano i bym się nie schowała i nie utopiła, no nie można. Nie ma co tego rozpamiętywać, to już jest przeszłość. Nie ma co żyć przeszłością, żyjmy przeszłością. Przeszłością też nie ma co żyć tak naprawdę, bo jeszcze nie nastała. Żyjmy teraźniejszością, stoję koło trzciny i jest super. Dobrowi też dziękuję. Za to, że był. Pa, pa. Pa.